Siemaneczko, dawno nie było Gliczana. Przekazywanie aut od znajomych dla znajomych, dlatego teraz pokażę nową metodę z ofradarem, ale to ofradar robimy w tym, w mobilnym centrum operacyjnym i dokach, bez tam strzelania komuś w łeb, bez tych zaproszeń do odpadów z mieszkania i z bazy. Tu podzieliłem okienka dawca, czyli najpierw ja się gliczuję, żeby być poza mapą. Biorca no, potrzebuje mobilne centrum operacyjne z przechowalnią pojazdów i tam najlepiej, no próbowałem to zrobić na samochodzie darmowym LEDzie, jednak albo nie trafiałem, bo tam trzeba będzie trafić na raz, dwa, trzy w to, że ten biorca, małe okienko, doda gazu, ale ja na trzy będę musiał przyjąć zaproszenie na misję od Rona, Geralda, Simaona. Muszę zadzwonić tam, żeby się kręcić na akcję. Ale na Sanchezie to wychodzi najlepiej, na tym samochodzie tak nie szło. Dlatego najlepiej na stratę używam tutaj motora, tego Sancheza. Teraz tak, wsiadamy razem na motor. Ja tutaj dzwonię do Simona, żeby wkręcić się na akcję, znaczy do Rona. Przyjdzie mi zaproszenie, to musimy się tutaj zgadać na raz, dwa, trzy. I na 3 wtedy, czy tam na 0, nie wiem jak to odliczacie. Jednocześnie trzeba, ten tu w biały daje gaz, a czerwony przyjmuje to zaproszenie. I to już wawo, trzeba liczyć nam raz, dwa, trzy, a nie tam raz, dwa, trzy, bo zaś nie wiadomo kto tam kurwa kiedy co powie. Czyli jednocześnie na 3 ten gaz, ten przyjmuje zaproszenie. Ja tu jako dawca czarny ekran będę cały czas miał, a ten mały ekran biorca może wrócić z powrotem do mobilnego centrum operacyjnego. Znaczy może, musi. Wtedy dołączamy do kogoś z innym trybem celowania, żeby się odmrozić z tego czarnego ekranu. I zobaczymy dookoła czarne tło i na minimapie, że jesteśmy nadal w tym mobilnym centrum operacyjnym. Wtedy przez interakcję się po prostu zabijamy. No, łączamy do kogoś z innym celowaniem. Pierwszy potwierdzam, drugi anulujemy. No, o tym to już nie wiem. Chyba wszyscy wiedzą. Chyba, że to PS4, tak jak ja tutaj to nagrywałem. No to dołącza do niego dwa razy. Dobra, jesteśmy teraz w dokach, ale to jeszcze nie jest ten ofradar, który musi być. Pokażę na minimapce, w moim okienku, że jeszcze mnie widać na mapie, dlatego muszę go zaprosić jeszcze raz do mobilnego centrum operacyjnego. Przyjmuję to. Znowu czarny ekran, dołączanie do kogoś z innym trybem celowania. Pierwszy potwierdzamy, drugi anulujemy. Nie będziemy mogli się ruszyć, wtedy wchodzimy w zestaw kryminalisty, wycofujemy się z niego i już stamtąd możemy udać się pod arenę. Ten, który odbiera samochód, ten biorca, może się nawet teleportować przez akcję, jednak ten tutaj dawca, to większe okienko, niestety no musi użyć albo pojazdu Securoserve, albo jakiegoś swojego osobistego, który będzie nam przekazywał. No, czyli ten, no nie polecam ten się teleportować przez akcję. Można zginąć, wtedy trzeba mieć jeszcze raz zaproszenie do mobilnego i znowu będzie ofradar, nie? Ale to też nie warto zginąć, bo nie wiem jak to jest, gdy już znajomy wyciągnie ten mobilny z bunkra. No ale dobra, no udajemy się pod kasyno. Teraz zmiana okienek, teraz to większe okienko jest tego, który bierze samochód, to mniejsze, które go daje, który robił tego ofradara. Podstawia mu samochód, ten, który odbiera. Wzywa swój z mobilnego centrum operacyjnego ten motor. I tu już się kroki nie zmieniły. Wsiadamy do niego z tyłu. Ten podjeżdża pod mobilkę, daje dipad w prawo. My zsiadamy, wsiadamy jeszcze raz, wjeżdża na parking, klika tutaj ten parking i czekamy 40-40
5 sekund. Po tym czasie ja muszę z niego zsiąść, przywalić mu ze 2-3 razy kopa w ten motorek, mimo że go już nie będzie widać, ale warto go kopnąć, bo bez tego kopniaka zauważyłem, robiłem raz i mi wyszło, drugi raz mi nie wyszło, dlatego wolę przywalić mu tu kopa, bo nie pokazuje się za każdym razem zestaw kryminalisty, a jest tu potrzebny. Kiedy zsiadłem, walę tam 3 kopniaki, ten ma czarny ekran, to dołącza też do kogoś z innym trybem celowania. Musi znaleźć, tu może jest znajomy, albo tu jak widać ten znajomy miał ten sam tryb celowania, to wybiera kogoś ze społeczności, też pierwszy potwierdza, anuluje, wchodzi na kryminalistę, klika trójkąt lub Y, żeby zsiąść, spada spod mapy. Mi to akurat sam spadł spod mapy, już nie musiałem zsiadać, ale tak to się robi. No i podbiegł, ja mu staję koło mobilnego centrum operacyjnego, on tam podbiega, klikam wejdź sam. Znowu będzie miał czarny ekran, znowu dołącza do kogoś z innym trybem celowania. Pierwszy potwierdza, drugi anuluje, jest niewidzialny, wsiada do tego auta, które chce skopiować, auto jest jego. Że tutaj ta druga część już jest zupełnie inna, pokazałem pierwszą metodę, jak zrobić off-radara, bez strzelania sobie w łeb, bez tych napadów, bo nie każdy może je mieć tam, czy w mieszkaniu rozpoczęte, czy w bazie. Nie każdy ma bazę. Nie no, świruje. No i dobra, no to byłoby na tyle. Do następnego. Elo.